Siema, ja jestem Ami Mardon i witajcie w kolejnym odcinku ciekawostek z dodatku do Wiedźmina 3. Dzisiaj zaczniemy od tekstu przeciwników, który możemy usłyszeć, zmieniając język na angielski. Taki sam wypowiada bohater w filmie Mad Max na drodze gniewu. Jeżeli oszukiwaliśmy w grze, aby zebrać pieniądze, na przykład kupując coś tanio, aby później to sprzedać drożej, to przyjdzie do nas urzędnik podatkowy. Żarty? Oczywiście, że nie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć. Handlował pan tymi perłami, czy nie handlował? No, niestety, zdarzyło się, ale nie wiedziałem, że to nielegalne. Ignorantia legis non excusat, jak mawiali starożytni Wranowie. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Jeżeli nie ukończyliśmy jeszcze całej głównej osi fabularnej, możemy usłyszeć opinię Yennefer o naszym znamieniu na twarzy, które zdobyliśmy w dodatku. Ja też nie. Te symbole to stara potężna magia. Nie mam pojęcia, jak je usunąć. Zaraza. Dla mnie i tak jesteś najpiękniejszy. Oczywiście zaraz po Lambercie. W końcowej misji możemy znaleźć miecz o dobrych statystykach. Nawiązuje on do Excaliburra, który także był wbity w kamień. Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Nigdy nie zrozumiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Choćby się waliło i paliło, choćby życie wisiało na włosku. A właśnie, czas ucieka. I to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.